Nazywam się Dariusz Tadeuszyk. Przyjechałem z Wrocławia. Urodziłem się w Wrocławiu w 1957 roku. Swoją działalność opozycyjną rozpocząłem w niezależnym zrzeszeniu studentów w NZS-ie. NZS na naszej uczelni, na OWF-ie, rozpoczął, OWF-ie wrocławskim, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, rozpoczął swoją działalność w 1980 roku. Były to przede wszystkim spotkania, omówienie aktualnej sytuacji w kraju i poparcie przede wszystkim dla strajkujących pracowników zakładów pracy. Pomoc pracownikom zakładów pracy PAFAWAK, Fadromy, Pilmetu, pozostałym większym zakładom pracy, które w tym momencie czy planowały takie strajki, czy chciały tej współpracy ze studentami z różnych uczelni wrocławskich. Mhm. Właściwie nasza AWF jako najmniejsza uczelnia we Wrocławiu podlegała i współpracowała przede wszystkim z Uniwersytetem Wrocławskim i z niezależnym zrzeszeniem studentów właśnie tam działającym. W okresie lat 80-82, kiedy byłem na uczelni, były organizowane strajki. Właściwie w ostatnim, 82 roku, strajki popierające, strajki głodowe i strajki popierające pracowników zakładów pracy. I ograniczało się to na uczelni do roznoszenia ulotek, do właściwie nie brałem udziału w drukowaniu tych ulotek, tylko przenosiłem je do konkretnych osób na konkretne miejsce i wspomagałem strajkujących. Też nie brałem udziału we wszystkich strajkach. Były to niekiedy bardzo rygorystyczne strajki głodowe. W tych rzeczywiście wspomagałem swoich kolegów, studentów, którzy brali w tym udział. W roku 1982 skończyliśmy uczelnię i zaraz po rozpoczęciu pracy właściwie cała nasza grupa, która była w niezależnym zrzeszeniu studentów, dostała się do wojska. Jednemu tylko z kolegów udało się jakoś uchronić, czy poprzez chorobę, czy coś w jakimś sensie. Ja zostałem odesłany do Elbląga. Tam w Elblągu, w jednostce wojskowej, znowu spotkaliśmy się w dużej grupie studentów, którzy byli z różnych środowisk z Polski. Między innymi ze Śląska, i z Katowic, i z Chorzowa, i z Mazowieckiego, którzy brali udział w niezależnym zrzeszeniu studentów. Tam też zaczęliśmy organizować się w tych naszych izbach wojskowych, w tych naszych izbach, gdzie spotykaliśmy się tylko pod chorążami. No i tam żeśmy rozmawiali też o wielu sprawach. Ustaliliśmy, że w 1983 roku, 21 czerwca, jest wizyta papieża we Wrocławiu i że jako niezależny związek studentów, wprawdzie jesteśmy w wojsku, ale postaramy się wysłać naszego przedstawiciela do Wrocławia, żeby tam też zaprezentować, zamanifestować swoją postawę i żeby nam potem opowiedział. Ja się zgodziłem, że pojadę. Nie uzyskałem rzeczywiście przepustki. Było to wszystko zrobione tak, że mam wyjechać, niby nikt nie będzie wiedział i na sobotę, niedzielę jakoś mnie tam pokryją, że niby jestem, że niby poszedłem tam na miasto i coś takiego. I w niedzielę miałem wrócić. Okazało się, że po wyjeździe do Wrocławia, po spotkaniu tutaj u jednego z księży, księdza Orzechowskiego, naszego środowiska niezależnego Związku Studentów, wyszliśmy na pochód, na mszę świętą. No, taką manifestację też z transparentami, z plakatami. Tam na tej mszy świętej oczywiście było to tak zorganizowane, że myśmy się zaprezentowali jako popierający te zmiany, które się aktualnie odbywają, popierający tutaj papieża. Wszystko odbyło się jakoś tak dosyć tak zgrabnie, jak żeśmy zaplanowali. Niestety po powrocie do domu, wróciłem do domu, żeby jeszcze powiedzieć rodzicom, że właściwie nie mam już czasu na pobyt. Zostałem złapany przez wojskowe służby informacyjne, przez wojskową służbę wewnętrzną. Niestety już ktoś widocznie powiedział, nie wiem jak to się stało, ale ktoś w wojsku powiedział, że ja pojechałem jednak do Wrocławia. Bez przepustki. Bez przepustki. Tak, opuściłem koszary. Zostałem tam wyłapany przez wojskowe służby wewnętrzne. Rzeczywiście było to zaskoczenie i dla rodziców, bo też im za dużo nie opowiadałem. I dla mnie samego,
ponieważ ja miałem tylko porozmawiać z godzinkę i szumiałem pociąg do Elbląga. Zostałem tam zabrany do jednostki WSW we Wrocławiu na ulicy Haldera, uwięziony. Były tam przesłuchania, dlaczego przyjechałem, kogo reprezentuję, na podstawie czego właściwie tutaj przyjechałem, czy mam przy sobie jakieś ulotki. Rzeczywiście te ulotki miałem, ale na szczęście schowałem to w domu i nie wiozłem ich ze sobą. To było to tyle, że przy tych przesłuchaniach nie zdradziłem nikogo, natomiast też nie dowiedziałem się, dlaczego oni zorientowali się, że przyjechałem. Przesiedziałem tam 3 dni. Były przesłuchania prokuratorów wojskowych z Wrocławia. Dokładnie nie pamiętam ich nazwisk, natomiast z twarzy to, co mi prezentowali w IPN-ie, bo ja w IPN-ie też byłem w tej sprawie wrocławskim, to mniej więcej rozpoznałem takich szczupłych prokuratorów. Jednego nazywali chyba Gołąb. Jak Gołąb przyjdzie, to on ci tu pokaże. Był taki prokurator we Wrocławiu. Potem się dowiedziałem z akt, kto to konkretnie był. Po tych przesłuchaniach, po 3 dniach pobytu w tym wojskowym więzieniu przyjechał oficer i razem z tym oficerem odjechałem z powrotem do jednostki. Ja już wtedy po szkole w Elblągu byłem w dywizji w Gorzowie Wielkopolskim. Także myśmy przejechali do Gorzowa Wielkopolskiego. Tam jeszcze podczas pierwszej nocy po powrocie w Gorzowie Wielkopolskim skradziono mi cały mundur jednostek. Prawdopodobnie, tak jak się dowiedziałem od kolegów, no chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście niczego nie przywiozłem gdzieś tam w butach, w spodniach, czy gdzieś po tych kieszeniach. No nie było mundurów, no ale to niewielki problem, bo jakiś tam mundur się znalazł. W każdym razie po tym wszystkim, po 2 miesiącach dowiedziałem się, że jestem zdegradowany. Odebrano mi tytuł i stopień. I przechodzę do jednostki w tym samym mieście, tylko do korpusu szeregowych. Także jestem bez stopnia z przydziałem, najcięższym przydziałem broni, jaki wtedy można było przydzielić młodemu żołnierzowi. No i tam odczuwałem jakąś taką obserwację, czy po prostu na tej sali żołnierskiej próbowali mnie szykanować. Na szczęście ci koledzy, którzy byli w tej jednostce, którzy wiedzieli o tej całej sytuacji, powiedzieli, że jakby coś ci się działo tam w nocy, czy coś chcieliście w jakiś tam sposób szykanować, czy lać, czy coś, to wszystko nam zgłaszasz i jesteś pod naszą ochroną. Zresztą na tej jednostce był jeden z kolegów podchorążych, który zapowiedział, że przychodzi żołnierz zdegradowany, jak mu się coś tutaj stanie, to wszyscy poniesiecie odpowiedzialność. Więc na szczęście mnie tam za bardzo nie ruszali, czy nie było jakiegoś takiego nękania. Natomiast widziałem, że takich młodych żołnierzy tam różnie, w różny sposób traktowano. Nękano ich, chowano ich do tych szaf stalowych, kopano w te szafy, oni mieli tam udawać jakieś dyskotekę czy jakąś szafę grającą, no tak jakieś dziwne, głupie zabawy. Na szczęście ja tego wszystkiego nie przechodziłem. Zawsze miałem swój kącik, swój stołek, swoje łóżko i dosyć spokojnie się to odbywało. Natomiast taka presja i napięcie było w tym wszystkim, że ja po tych miesiącu znalazłem się w szpitalu. Był wypadek tam w wojsku. Ja po prostu doznałem takiego zbyt dużego napięcia i presji. Zdarzył się tam wypadek w taki gorący dzień. W chemii po prostu straciłem przytomność i też nie orientowali się właściwie, o co chodzi. Ja wiedziałem po prostu, że ja psychicznie tego nie wytrzymam. Tej presji, tego napięcia, tego wszystkiego. Odesłali mnie do szpitala wojskowego w Poznaniu. Najpierw oczywiście do psychologa, że coś udaje, że głupotę, ale na szczęście pani psycholog była na tyle życiowa i rozsądna, że powiedziała, że pan jest po studiach, to jest jakiś widocznie przypadek, coś się widocznie dzieje. Ja mówię, że jestem pod taką presją. Opowiedziałem to wszystko, że reprezentowałem nasze niezależne zrzeszenie na tym wyjeździe, że byłem bez przepustki. Zdawałem sobie sprawę z tego, że ryzykuję. Straciłem, znalazłem się w takiej sytuacji, straciłem ten tytuł i stopień i pewne przywileje związane z tym. No i po prostu jest taka sytuacja, że nie wytrzymuję już tej presji, tego wszystkiego, więc
odesłała mnie do oddziału neurologicznego w Poznaniu, w 3. Wojskowy Szpital w Poznaniu. No tam wykonali różne badania, też nie zawsze potrzebne, jak mi potem określał tutaj jeden z cywilnych lekarzy neurologów we Wrocławiu, wykonywali jakąś punkcję. No też jakieś takie dziwne badanie, jakby wymęczające mnie. Ja tego nie bardzo rozumiałem. Rodzice też dzwonili do mnie, mówili, że nie zgadzaj się na wszystkie badania, bo to wszystko nie jest potrzebne. Może coś ci się przydarzyło takiego. No okazało się, że to był jakiś początek takiej drobnej choroby, no po prostu początek epilepsji. Tak, rzeczywiście ja tam może za dużo przyjąłem na siebie, może byłem za słaby, może uważałem, że wszystko wytrzymam, a okazało się, że nie jestem taki twardy, jak mi się wydawało. No w każdym razie po wyjściu z tego szpitala na święta wszyscy wychodzili moi koledzy już. I miałem wyjść też przed świętami, ale niestety przedłużyli mi służbę do pełnego roku. Ja rozpocząłem służbę w wojsku 3 stycznia 1983 roku i przetrzymałem mnie do 3 stycznia 1984 roku. Chociaż miałem tak samo wyjść jak pozostali koledzy podchorążowie. Chociaż nie byłem podchorążym, ale byłem tam zapisany na tej liście. Miałem wyjść przed świętami. No dobrze, przetrzymali mnie przez te święta. To trudno. Przy odejściu jeszcze była rozmowa z oficerem politycznym, który przestrzegł mnie, że jestem pod obserwacją, żebym sobie uważał na siebie, bo jeszcze przez 10 dni po wojsku, czy tam jakiś okres, czy miesiąc, będą mnie bez przerwy obserwować i zobaczymy, czy nie wrócę jeszcze tutaj do nich. Więc tak w duszy się trochę zaśmiałem, że to już niech sobie tam mówi. Z tego, co uczyli mnie koledzy, to dostaniesz, przetrzymają cię do końca roku, potem dostaniesz wypis z wojska i spokojnie wracasz do pracy. Rozpoczynasz działalność, zobaczysz, jaka solidarność jest teraz po tym wojsku, bo straciłem troszeczkę kontakt tutaj z tym środowiskiem wrocławskim. Nic ci nie mogą już zrobić. Odbyłeś swoją karę. To, co się stało, zapomnij o tym. Spokojnie przejdź do pracy. Ja rzeczywiście wróciłem do swojej pracy i tutaj już w Solidarności Wrocławskiej widzieliśmy jakiś taki podział. Już ta Solidarność nie była jakaś taka spójna. Myśmy przecież popierali pana Frasyniuka. Zbierali też pieniądze, jakieś paczki żeśmy rozdawali. Organizowaliśmy te paczki pomocowe dla tych rodzin, które były uwięzione czy internowane dla tych pracowników. No okazało się, że tutaj jest jakiś taki wyraźny podział poglądów między Kornelem Morawieckim, między panem Frasyniukiem. I myśmy tutaj pozostali, trzymając się bliżej Kornela Morawieckiego, bliżej Solidarności Walczącej. Z tego, co z tej działalności, którą nam tutaj zaproponowano, to ja właściwie miałem już troszeczkę taki stres po tym wszystkim. Więc myśmy tutaj przede wszystkim brali udział w dostarczaniu ulotek, w organizowaniu takiej pomocy dla internowanych rodzin, w zbieraniu składek. I ja już potem generalnie przeszedłem pewne represje w tym wojsku i też miałem pewną świadomość, że nie jestem taki silny, że może nie wytrzymam już, a dalej leczyłem się na tą epilepsję, bo to okazało się, że to co się stało w wojsku, to wcale nie odpłynęło tak z tym wojskiem, tylko dalej to trwało. Więc ja nadal przyjmowałem takie różne środki i to potem odbiło się też na ogólnie na całym moim zdrowiu i do tej pory odczuwam różne takie problemy neurologiczne, a teraz jeszcze doszedł problem stawowy. No w każdym razie ta nasza działalność opozycyjna była już przy Kornelu Morawieckim bardzo stonowana, przynajmniej z mojej strony tutaj. Ograniczało się to do doraźnej pomocy, tą, którą akurat była potrzebna, czy zbieranie jakichś składek, czy w organizowaniu jakichś paczek, czy w roznoszeniu jakichś tych rzeczy po konkretnych osobach. I do tej pory trzymamy się tutaj pana Kornela Morawieckiego.
jesteśmy w tej solidarności walczącej. Bierzemy udział w jego spotkaniach, przyglądamy się tej całej sytuacji politycznej, która aktualnie się rozwija. Też są tutaj bardzo kontrowersyjne zdania. Często ja się w tym wszystkim gubię, ale uważam, że pan Kornel Morawiecki ma tutaj bardzo wyważone zdanie. I lubię słuchać jego poglądów, brać udział w spotkaniach. Generalnie, pomimo tego, co mówią czasami o Kornelu jakieś takie środowiska, czy piszą, no to ja tego tak konkretnie nie przyjmuję, ponieważ bezpośredni kontakt tutaj z panem Kornelem jest dla mnie najistotniejszy i ja go tutaj szanuję, poważam i są dla mnie to, jest dla mnie autorytetem. Myślę, że to wszystko, co potrafię powiedzieć, co pamiętam. Może ta działalność nie była jakaś taka bardzo spektakularna. Ja jedynie to, co w wojsku próbowałem w tym naszym środowisku wywalczyć czy powiedzieć, może trochę zaostrzał. Nie zdawałem sobie sprawy, że tak mnie też uderzą. Myślałem, że to się jakoś tak rozejdzie. Ale to też była taka sytuacja, że ja byłem troszeczkę może zbyt pewny siebie, zbyt odważny. Ale też myślę, że to... Że nie żałuję tego, co się stało, tego, co się wydarzyło. Jest to dla mnie jeszcze jakieś doświadczenie, jakaś lekcja. Oczywiście jakieś tam konsekwencje zdrowotne może tego odczuwam, ale jestem zadowolony, że mogę być przy Kornelu, że mogę skorzystać z tego, co oferuje Solidarność Walcząca, czy z tych spotkań, czy nawet z tego wyjazdu, że mogę tutaj pobyć i te dwa tygodnie odpocząć. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, mam na imię Teresa Tadeuszyk. Przyjechałam tutaj do bardzo pięknego miejsca, gdzie wspólnie z mężem wypoczywamy. A wracając do tych wspomnień bardzo trudnych, to były dla mnie bardzo takie traumatyczne przeżycia. Tym bardziej, że stało się to tak nagle. Budzę się rano, otwieram telewizor, a tu pokazuje się pan Jaruzelski, wprowadza stan wojenny. No, dla mnie jako młodej osoby to było to przerażające, bo nagle nie można nigdzie zadzwonić, telefony są zablokowane, pojawia się wojsko, pojawia się policja i widziałam już potem następny etap, jak zaczęło to się rozgrywać, to było ZOMO, tą milicję taką rozszalałą i z takim po prostu nieludzkim wręcz spojrzeniem na ludzi młodych, że coś próbują zrobić, bo nam bardzo nie podobały się te czasy, gdy wszedł okres ten kartkowy. Nie było jedzenia, był ten przydział na kartki, wydzielony cukier, wydzielona mąka, wydzielone słodycze. To było coś takiego nienormalnego. Wszystko się rozwijało, gospodarka pięknie kwitła i nagle krach, nie ma nic, w sklepie pustki, czeka się w kolejkach i widać było, że rosło takie niezadowolenie wśród ludzi. No bo to było coś takiego dla nas niejasnego, niezrozumiałego. A potem jak wszedł ten stan wojenny, to nas, ludzi młodych, bardzo to tak przygnębiło, bo straciliśmy poczucie bezpieczeństwa, poczucie perspektywy rozwoju, bo wszyscy czuliśmy się tak jakoś osaczeni, ale nas, ludzi młodych, to bardzo wtedy tak zjednoczyło. Ja wtedy chyba kończyłam studium medyczne, Wydział Fizjoterapia i potem przygotowywałam się na studia na AWE, więc miałam duży kontakt ze studentami. No i zaczęliśmy się tak po prostu zrzeszać i kto co mógł, to tam przynosił. Ja ponieważ nie korzystałam z kartek, tam, więc cukier, czekoladę, papierosy, to po prostu to oddawałam. Zbieraliśmy też pieniądze dla pana Frasyniuka, dla jego rodziny, bo dowiedzieliśmy się, że bardzo dużo ludzi zostało internowanych, zostali pozamykani, ich rodzina została bez środków, więc zaczęliśmy, były takie oznaczone punkty, gdzie przynosiło się żywność, składało się pieniądze i to potem miało być przeznaczone dla tych osób internowanych.
Ale to były takie bardzo trudne chwile, bo nie mogliśmy zrozumieć, jak to Polak Polakowi może zgotować takie piekło na ziemi. I jak to się dzieje po prostu, że tu człowiek ma pracę, nagle traci tą pracę, policja wchodzi kiedy chce i nikt nie był taki po prostu pewny swojego jutra, czy to do niego nie zapuka. No ale wiedzieliśmy, że na studentów możemy liczyć, bo ci ludzie młodzi, po prostu jak żeśmy się spotykali, to byliśmy bardzo tacy ufni w stosunku do siebie. Nawet jak wchodziły komunikaty przez komórkę, to były to tylko hasła. Nigdy nie podawaliśmy miejsca, gdzie jest jakaś zbiórka. Jeżeli podawaliśmy godzinę, to była to godzina w przybliżeniu. Pamiętam, że jak to była godzina 00, na przykład 18, to wiedzieliśmy, że to mamy się zgłosić przed godziną 17. A jak było 18:15, to wiedzieliśmy, że to godzina jest później. Takie mieliśmy po prostu, no i też było jasno powiedziane, słuchajcie, nie możecie nic mówić przez komórkę, bo jesteście podsłuchiwani, rozmowy są nagrywane. I może to być, że możesz coś przekazać i zostaniesz po prostu złapana, że przekazujesz informacje szkalujące państwo polskie. Więc byliśmy bardzo tutaj ostrożni. Roznosiłam również też ulotki i robiłam to też w sposób bardzo ostrożny. Pilnowałam się tej godziny policyjnej, bo to był dla mnie koszmar. Pamiętam, jak raz wracałam z Namysłowa i przekroczyłam tą godzinę policyjną, bo po prostu no, pociąg się spóźnił. Miałam bilet powrotny. Jak zostałam zatrzymana przez wojskowych, to oni tak bardzo spokojnie, pokojowo bym powiedziała, byli nastawieni. Okazałam im bilet. Pokazałam, że to nie jest moje zamienione i poprosiłam, żebym spokojnie wróciła do domu. Więc oni tak, a jak zostałam złapana przez ZOMO, to po prostu byłam przerażona. Jak zobaczyłam na te twarze takie nieludzkie i ich takie dzikie zachowania, po prostu się bałam, że oni zaraz wyciągną pałę i po prostu pobiją mnie. Więc wszystkie swoje ruchy to mówiłam bardzo spokojnie. Mówię, że ja mam w prawej kieszeni bilet i jeżeli chcecie państwo, żebym to pokazała, to ja muszę tą rękę włożyć. Proszę włożyć, ale mam normalnie obserwowała, tylko widziałam, że ta ręka policjanta jednego i drugiego jest na tej pałce. Więc pokazałam ten bilet, zobaczyli, po prostu powiedzieli mi tak, proszę nie jechać tą ulicą, proszę jechać tamtą ulicą. To było ich dobre, bo tam są łapanki i proszę wracać do domu, proszę już nigdzie nie wychodzić o tej porze. Ale też byłam świadkiem, jak widziałam, bo były bardzo silne rozruchy na uniwersytecie właśnie w Wrocławiu, jak tam były te łapanki. Jak po prostu przychodziła to ZOMO, no, ja się akurat po prostu schowałam, ale słyszałam te krzyki, te jęki, te piski, no to było dla mnie po prostu tak traumatyczne, że ja przez kilka dni po prostu bałam się wyjść z domu. Ja słyszałam ciągle te jęki, te krzyki i te takie bicia, ale te odgłosy pały to tak odchodziły, jakby po prostu ci policjanci no, walili w jakiś sprzęt, a to wszystko szło po prostu w uderzenia w tych ludzi, no za nic po prostu. Uzbrojone po pas praktycznie policjanci, bo wojsko nie było takie agresywne, ale policjanci to byli potwory. Ja po prostu czasami miałam uczucia, że to są ludzie na jakimś haju, bo normalnie człowiek no, tak się nie zachowuje po prostu. Oni w bezbronnych studentów, jak żeśmy pamiętam, też włączyłam się do strajku w akademiku, jak przyjechali ci te ZOMO, jak wyskoczyli z tej suki, te takie mieli pancerze potworne, no to ja byłam przerażona. Ja wiem, Boże, to jacyś kosmici przyjechali, to nienormalni ludzie. No jak można tak po pasku zbrojonym iść na tych bezbronnych studentów? Myśmy po prostu nic nie mieli. Po prostu wylewaliśmy wodę, kubki wyrzucaliśmy, no to co mieliśmy, a potem żeśmy zaczęli się chować. I to było po prostu no przerażające. I nigdy nie wybaczę generałowi, że doprowadził do takiego stanu, bo powinien zostać rozliczony, tym bardziej, że przez niego zginęło tyle ludzi, polała się krew bezsensowna, która nigdy się nie powinna polać. Brak było komunikacji, brak było takiego zrozumienia jednej i drugiej strony. I to jest dla mnie, jako dla Polki, bardzo bulwersujące, bo dużo ludzi poszło do ziemi. Ludzi, którzy mogli po prostu wykształceni, mogli żyć, mogli pomagać i mogli coś tej Polsce dać. A tak po prostu, no Polak zniszczył Polaka.
I to jest dla mnie takie przykre, takie upokarzające. Dlatego czasami nie chcę o tym myśleć. Wolę po prostu pójść nad morze i popatrzeć na to morze. Okej, okay, no to jest taki okres Pani studiów, tak? I taki walki. Taki początek też. Tak. A później? No a później jak to się skończyło, no to ja już skończyłam studia na AWF-ie, Wydział Rehabilitacja. Potem zaczęłam pracę jako nauczyciel. Od 1989 roku zaczęłam pracę jako nauczyciel. No i też zauważyłam, że wśród nauczycieli, szczególnie tych związkowców, Solidarność nie. Nauczyciele Solidarności byli troszeczkę inni, ale ZNP to są nauczyciele, którzy to są tacy... Trudno się z nimi po prostu rozmawia. Ja byłam w ZNP, ale po prostu się wypisałam, bo dla mnie wyjazd związkowy, który jest okrapiany alkoholem, przy byle jakiej okazji, no, był po prostu taki dla mnie niegodny i nie chciałam w tym brać udział. Z początku nawet wyjeżdżałam jako nauczyciel na ogólnopolskie biegi Belfrów do Wejherowa. Ale tam było tak bardzo fajnie, przyjeżdżali nauczyciele z całej Polski. I właśnie mieliśmy biegi też przez Piaśnicę, tam takie upamiętniające te bardzo przykre zdarzenia. I to było takie miłe i przyjemne. Także zdawałam relacje tutaj dla zarządu, dla pani Chodubskiej i właśnie zwracałam uwagę, że powinno z Wrocławia wyjść więcej nauczycieli, przecież jest tyle WF-istów, a ja tylko jedna, jako nauczycielka, no skończyłam wtedy AWF, ale jako nauczycielka pracowałam w przedszkolu, reprezentuję Wrocław. Mówię, to jest jakaś taka kpina, taki brak zrozumienia, bo jak widzę z Bydgoszczy, z Gdyni, przyjeżdża bardzo dużo nauczycieli, tam przyjeżdża po 3-4 osoby, ja Wrocław taki duży, tylko ja jedna jestem. No i potem, ale brak było takiego właśnie ze strony tego ZNP, takiego jakiegoś zintegrowania ludzi i puszczenia w kierunku takim sportowym. Jakoś to tak się wszystko rozmija, jest idea, działamy tutaj w tym, ale nie było takiej integracji. Czasami ich założenia po prostu wydawały mi się jakieś takie absurdalne i mówię, no nie mogę być w takim związku, który jest przeciwko mnie i po prostu wystąpiłam i teraz nie chcę być po prostu w żadnych związkach, chcę być po prostu wolnym człowiekiem i dalej po prostu działać, a uważam, że ruch jest to, tak zostało mi zaszczepione, że to jest najlepsze, co dała natura, gdzie można się porozumieć z drugim człowiekiem, przekazać mu radość, zadowolenie i pokazać właśnie, że przez ruch można bardzo wiele zrobić. Daje się taką komunikację, musi to być komunikacja werbalna, tylko właśnie taki pokaz, że popatrz, no wydawało ci się, że nie dasz rady, ale prosty ruch, jak ty fajnie, jak to ciało twoje potrafi to wszystko ładnie wykonać. Okay. A coś jeszcze Pani się przypomina z jakiejś działalności, z jakichś udziału w jakichś manifestacjach? Tak, braliśmy udział też w manifestacjach jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego. To były te manifestacje takie pierwszomajowe, gdzie wszystko trzeba było robić pod jeden nakaz. Jest szturmówka, przenosimy flagi, jesteśmy tak ubrani, jednakowe hasła, tak mamy razem krzyczeć, tak mamy razem mówić. No z początku, no wszyscy tak robili, więc ja też po prostu w tym byłam, ale potem jak wszedł stan wojenny, no to zauważyłam bardzo duże właśnie zmiany, że bardzo Polacy się po prostu podzielili na takie różne grupy. No bardzo nas zdradził tutaj Frasyniuk, bo żeśmy bardzo ufali jemu, że naprawdę jest to człowiek solidarny, tak jak samo słowo Solidarność znaczy, ale potem nie. No i potem przeszłam do Solidarności Walczącej Kornela Marowickiego, którego no, przekonania i słowa pokrywały się z tym, co robił i co mówił. I po prostu jestem w tej Solidarności Walczącej. Jestem, wspieram ich i jak są jakieś informacje, to po prostu biorę udział
przychodzę na takie spotkania. Mieliśmy w ubiegłym roku takie spotkanie poświęcone Natalii Gorbakowskiej. Przyjechali po prostu też działacze z całej Polski, przyjechała również rodzina Natalii i właśnie opowiadała, jak działo się to u nich w Związku Radzieckim, że musiała też wyjechać i znalazła tutaj wsparcie i znalazła po prostu we Wrocławiu takie zrozumienie i tam otrzymała też za zgodą prezydenta możliwość pobytu, stałą kartę pobytu otrzymała właśnie we Wrocławiu. No i tam działała, wiersze pisała. Także to były takie 3 dni przybliżyły mi bardzo tą postać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.